żeby nie przeoczyć choroby, którą da się leczyć, a która niestety nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Komórki nerwowe się nie odradzają, trup nie zmartwychwstanie. Niektórzy pacjenci nie czują powagi sytuacji, jaskra nie boli, ta choroba nie boli, a wpuszczenie kropli niestety czasami sprawia dolegliwości. My sami musimy się czuć odpowiedzialnymi kierownikami własnego zdrowia. Cała masa osób, która pomimo młodego wieku, wieku 20-30 lat, także ma jaskrę. Oko to jeden z najmniejszych organów naszego organizmu, który może być największą liczbą schorzeń dotknięty. Oko Rady. Podcast dla zdrowia Twoich oczu. Rozmowy Małgorzaty Pacholec z ekspertami. Ten podcast powstał w ramach projektu Dobry Wzrok Mazowszan. Dzień dobry, witamy w kolejnych Okoradach. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Julita Majszyk z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, ale też z Katedry Okulistyki w UKSW. Także witam panią bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani nasze zaproszenie. Witam panią. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy mówić o jaskrze. Jaskra, która według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, jest jedną z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie niestety, ale tracą wzrok. W Polsce nie ma rejestrów chorych na jaskrę, ale szacuje się, że może być ich nawet 800 tysięcy. Część z tych osób na pewno nie wie, że może mieć albo ma już jaskrę. O tym dzisiaj będziemy mówić. Pani doktor, czym w ogóle jest jaskra? Co to jest za choroba? Bardzo dziękuję za zaproszenie na początek. Tak, jaskra to jest nawet nie choroba, to jest cała grupa chorób, których wspólną cechą charakterystyczną jest to, że dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego na skutek różnych mechanizmów, na skutek różnych sytuacji, czy to okulistycznych, czy to internistycznych, dochodzi do ubytku komórek nerwowych nerwu wzrokowego, co wiąże się z pogorszeniem jakości widzenia. Ta jakość widzenia w rozumieniu pola widzenia, które ulega zawężeniu. Na początku pojawiają się takie subtelne mroczki, takie delikatne zmiany gdzieś tam w dalszym polu widzenia, bardziej obwodowym. Natomiast z czasem dochodzi do takiego znacznego zawężenia pola widzenia, nawet do 10-15 stopni i taki pacjent wtedy już zauważa, że coś jest niepokojącego, trafia do okulisty. Stąd tak ważne jest, żebyśmy o tym porozmawiali i tak ważne jest, żebyśmy mieli świadomość tej choroby, no bo niestety jaskra często nie daje objawów. I jaskra może być, kiedyś się mówiło, że jaskra boli, jaskra może nie boleć. I okazuje się, że w wielu właśnie przypadkach jaskry wcale ból nie jest tym pierwszym objawem. Tak, dokładnie. Najczęściej jaskra nie boli. Kiedy jaskra boli, to mamy szczęście, bo to jest sytuacja, kiedy dochodzi do ostrego zamknięcia kąta, tak zwanego ostrego ataku jaskry. Taki pacjent w zasadzie praktycznie zawsze szuka pomocy u specjalisty i bardzo szybko trafia na właściwą ścieżkę diagnostyczną, dzięki czemu jesteśmy w stanie zwykle wyleczyć tego pacjenta nawet z jaskry i w dużej mierze zachować jego widzenie w takim, jakim ono powinno być. Natomiast jaskra pierwotna otwartego kąta to jest typ, który występuje w Polsce najczęściej. To w zasadzie zdecydowana większość pacjentów z tym typem choroby u nas w Polsce występuje. To jest taki typ, który niestety nie daje żadnych objawów. Ci pacjenci mogą chodzić miesiącami, latami z umiarkowanie podwyższonym ciśnieniem i zupełnie nie wiedzą o tym, że coś nieprawidłowego się dzieje. Pani doktor, bo ja myślę, że część z naszych widzów może myśleć, że chodzi o ciśnienie ogólnoustrojowe. A my musimy tu powiedzieć, że to ciśnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to ciśnienie wewnątrz naszej gałki ocznej w środku. Tak, dokładnie. Musi być pewne ciśnienie, żeby tam się oko nie zapadło, prawda? Także to ciśnienie jest potrzebne, ale właśnie jakie? I czy ono jest związane z naszym ogólnoustrojowym ciśnieniem?
Tak, oczywiście. Ciśnienie wewnątrzgałkowe to jest ciśnienie, które ma jakąś tam swoją wartość. Ono się ulega wahaniom, tak samo jak ciśnienie tętnicze, czyli zmierzone od jednej godziny będzie miało pewną wartość, kilka godzin później już będzie miało nieco inną wartość. Takie normy, które przyjęto za granicę normy, to jest 21 mm supertęci i to jest ciśnienie, które w zasadzie uważamy za prawidłowe, do 21. Czyli do 21, do 21 milimetrów. To jest to, czyli niższe i 21 tak. Ta wartość, to nas nie niepokoi. Aczkolwiek nie jest to takie proste niestety, ponieważ około 30% pacjentów cierpi na jaskrę normalnego ciśnienia. I to są pacjenci, którzy teoretycznie mają dobre ciśnienie, czyli poniżej 21 mm supertęci, a mimo to dochodzi u nich do rozwoju takich typowych dla jaskry objawów. I tłumaczymy to tym, że jest to ciśnienie, które oni mają, 15, 16, 18, jest po prostu osobniczo dla nich za wysokie, niż powinni mieć docelowo. Czyli ci pacjenci nie mogą mieć ciśnienia do 21, tylko na przykład 15, po to, żeby nie dochodziło do progresji. I jest taka grupa pacjentów, którzy są szczególnie w grupie ryzyka tego typu jaskry. To są osoby z nieprawidłowym krążeniem ogólnym. To są pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym, cechami naczyniowo-skurczowymi, jak marznące dłonie, stopy, czyli wszystkim wkoło ciepło, a oni mają zawsze zimne dłonie. A znamy takich ludzi. Ludzi i to niemało, dokładnie. I możemy wiedząc już, że może to mieć związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym, że warto namówić tych ludzi na wizytę, dokładnie, prawda? Ciśnienia i zmierzenie ciśnienia, ale wewnątrz gałki ocznej. Dokładnie. Tak samo osoby, które cierpią na migreny, czyli te skurcze naczyń wewnątrzmózgowych, w środkowym układzie nerwowym, także są narażone na występowanie jaskry, zwłaszcza jaskry normalnego ciśnienia, jaskry niskiego ciśnienia. Takie osoby powinny zdecydowanie poddawać się badaniom, ponieważ wczesne wykrycie jaskry może nie gwarantuje, ale w dużej mierze pozwala na zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia. Pani doktor, jeszcze przepraszam, przerwę, ale jakbyśmy, czy można powiedzieć, że za tym, że jaskra to jest zespół różnych czynników patologicznych, czyli które niszczą nasz nerw wzrokowy? Tak można na skróty powiedzieć? Ja myślę, że tak. Myślę, że możemy w ten sposób ująć ten problem. Jaskra jest to cała grupa schorzeń, cała grupa sytuacji nieprawidłowych, które prowadzą do rozwoju tego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Bo tutaj warto może tak niektórym w ogóle uświadomić, że widzenie to nie jest sprawa tylko oka, albo oczu, tylko żeby było dobre widzenie, to tak naprawdę widzi mózg, nasza część potyliczna. I dobry wzrok to jest prawidłowe oko jedno, oko drugie, dwa nerwy wzrokowe, czyli prawda, takie wiązki nerwowe, po których płynie impuls elektryczny właśnie do tylnej części naszego mózgu i tam zostaje te wszystkie impulsy przetwarzane, analizowane i widzi tak naprawdę końcowo mózg. I teraz jeśli my mamy nawet zdrowe oczy, ale już nerw wzrokowy, czyli ten kabelek, prawda, po którym ta informacja elektryczna płynie do mózgu, jest uszkodzony, to nie ma widzenia, prawda? Dokładnie tak. Mhm. Tutaj mechanizm rozwoju jaskry może być dośrodkowy albo odśrodkowy, czyli może dotyczyć gałki ocznej i tego podwyższonego ciśnienia, które uszkadza nerw wzrokowy, a może być sytuacja, że do uszkodzenia dochodzi w ośrodkowym układzie nerwowym na przebiegu nerwu wzrokowego i to widzenie także niestety zostaje uszkodzone. Osoby z chorobami otępiennymi, z chorobą Alzheimera, po udarach niedokrwiennych też bardzo często mają problemy z widzeniem i takie cechy rozwijają charakterystyczne cechy dla jaskry, dla uszkodzenia jaskrowego. Także to jest taka cała bardzo heterogenna grupa chorób. Do każdego pacjenta należy podchodzić indywidualnie po to, żeby rozpoznać, jaki mechanizm u danego pacjenta jest tym głównym wiodącym. I spróbować jemu pomóc oczywiście. Niestety, Pani doktor, nie na wszystko mamy. Czy to jest trudna diagnoza jaskry?
Bywa trudna, tak. Mhm. Bywa trudna, ponieważ nie każdy pacjent trafia do nas z takimi charakterystycznymi objawami i na tyle dużym, na szczęście, na tyle dużym uszkodzeniem, żeby rozpoznać w sposób bezapelacyjny, że jest to jaskra. Wielu pacjentów wymaga wielokrotnej, czasem nawet wieloletniej obserwacji po to, żeby ocenić, czy dochodzi do progresji zmian, czy dochodzi do większego uszkodzenia nerwu wzrokowego, czy wygląd tarczy nerwu wzrokowego ulega zmianie. I czy pole widzenia w jakikolwiek sposób zostaje uszkodzone. A w jaki sposób bada się człowieka pod kątem właśnie jaskry? Jakie to są badania? Zawsze należy zbadać ciśnienie wewnątrzgałkowe. Takie przesiewowe badanie, które jest dostępne wszędzie, w każdym ośrodku zdrowia, gdzie jest poradnia okulistyczna, ale także u optyków, to jest taki aparat do pomiaru ciśnienia bezkontaktowy, poprzez podmuch powietrza. Jest to badanie przesiewowe, które gdzieś tam już pokazuje nam, czy dany pacjent ma ciśnienie prawidłowe, czy jest ono w jakiś sposób znaczący podwyższone. A pani pacjent, który miał bardzo wysokie takie ciśnienie, to są jakie wartości? Tak, przykładowo. Bywają pacjenci z ciśnieniem 50-70 mm słup rtęci. No tak, to jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica. Tacy pacjenci najczęściej mają ten nerw wzrokowy w opłakanym stanie. Czasem zdarzają się sytuacje, że to są właśnie te ostre ataki jaskry, czyli pacjent przychodzi z bardzo wysokim ciśnieniem, ale trwającym krótko, kilka godzin, kilkanaście minut. No może kilkanaście minut to trudno, żeby się dostał do okulisty, ale kilka godzin. Kilka godzin to nie jest najczęściej, na szczęście, czas, który wystarcza, aby uszkodzić trwale nerw wzrokowy. Ten nerw wzrokowy po obniżeniu ciśnienia wraca do swojej normy, do fizjologii i jesteśmy w stanie tego pacjenta jeszcze uratować jego oczy. Ale proszę, że tak, bo przerwałam, pani doktor, przepraszam. Czyli takie podstawowe to jest oczywiście badanie ciśnienia, ale co jeszcze, tak, prawda? Poza badaniem ciśnienia zawsze robimy badanie, oceniamy grubość rogówki. Grubość rogówki jest niezwykle istotna, ponieważ po pierwsze świadczy o tym, czy dany pacjent ma grubą tkankę, czy cienką tkankę. Pacjent, który będzie miał cienką tkankę rogówki, będzie miał także cienką twardówkę, cienką blaszkę sitową, a więc tkankę podporową dla nerwu wzrokowego. I taki pacjent niestety będzie dużo bardziej podatny na uszkodzenie wskutek podwyższonego ciśnienia. Pacjent, który ma grubszą rogówkę, jest mniej podatny na uszkodzenie nerwu wzrokowego, dzięki czemu nasze leczenie może być troszkę mniej agresywne, troszkę mniej intensywne i mamy większą szansę, że zachowamy tą ostrość widzenia. Czyli jak to się mówi, grubsza skóra więcej zniesie, tak, prawda? Tak, na skróty podobnie, mówiąc. Dokładnie. Tak. I tak samo jest z rogówką. Cienka rogówka jest czynnikiem ryzyka progresji choroby, gruba rogówka jest pozytywnym czynnikiem prognostycznym. Także to zawsze sprawdzamy. Oceniamy. Ale właśnie czy to w każdym gabinecie można ocenić właśnie grubość rogówki, czy to już musi być specjalistyczny, niewyposażony? Najczęściej tak. Najczęściej jest to aparat, który mierzy ciśnienie, jednocześnie mierzy także grubość rogówki, także te nowoczesne aparaty mają już wbudowane ten parametr. Dwie funkcje. Dzięki czemu możemy od razu ocenić, jaka ta grubość rogówki faktycznie jest. Gonioskopia jest to badanie, które, nad czym ubolewam, jest stosunkowo rzadko obecnie wykonywane, natomiast jest niezwykle cennym badaniem, które pokazuje nam, jaki jest kąt przesączania. Czyli możemy tutaj ocenić, jakie jest ubarwienie kąta przesączania, czyli tej przestrzeni, w której ten płyn z oka ulega ewakuacji. Bo właśnie może tu powiedzmy naszym niezorientowanym widzom, że w środku oka, prawda, musi być pewna wymiana płynów, prawda? Tak, dokładnie. Te płyny pełnią różną tę funkcję, można powiedzieć też taką odżywczą, ale też i oczyszczającą, prawda? Taką, tak. że zabierają coś, co jest niepotrzebne, prawda, przy różnych przemianach, prawda, tak mi się wydaje, że mówię tak w prosty sposób, ale żeby obrazowy. I ten kąt przesączania powinien być odpowiedni, czyli tyle, żeby swobodnie płyn wypływał, ale też i dostawał się, tak? Tak.
To znaczy, ten kąt przesączenia możemy sobie wyobrazić jako taki filtr, powiedzmy, w kanalizacji. Filtr, o właśnie. To jest taka siateczka, która przefiltrowuje ciecz wodnistą, czyli tą ciecz, która znajduje się wewnątrz gałki ocznej. Ciecz wodnista jest produkowana w ciele rzęskowym, czyli właśnie, tak, za tęczówką. Następnie ta ciecz wodnista z tylnej części oka przepływa do przedniej części oka i w tej przedniej części, czyli w przedniej komorze, ulega przesunięciu do kąta przesączania, tam przedostaje się do naczyń odprowadzających, a ciecz wodnista jest stale wytwarzana, w związku z czym ten odpływ musi być nieustanny i w miarę drożny, po to, żeby to ciśnienie nie narastało. To tak jak w stawie, prawda? Staw przeważnie jest zarośnięty, jest słabe tam życie, prawda? Bo nie ma przepływów. Tak, w oku naszym też musi być przepływ. Tak, jak dokładnie. W takim jeziorze, w którym jest zasilanie i odpływane, prawda? Przez które przepływa rzeka. Dokładnie. I dzięki takiemu badaniu właśnie, jak ocenimy kąt przesączania, możemy już mieć przynajmniej pomysł, w jakim mechanizmie dźmie dochodzi u tego pacjenta do podwyższenia ciśnienia. Czy jest to zamknięty kąt przesączania, czy może jest nadmiernie ubarwiony, jest zatkany barwnikiem wydzielającym się z oka, jak w jaskrze barwnikowej. Czy może jest to materiał pseudoeksfoliacyjny, jak w zespole złuszczania, pseudozłuszczania soczewki. Jest wiele różnych mechanizmów, wzrosty przednie, które powstają na przykład wskutek różnych stanów zapalnych, które gdzieś tam w przeszłości występowały u danego pacjenta. Taka ocena jest niezmiernie istotna po to, żeby dobrać właściwe leczenie dla konkretnego pacjenta, żeby zdecydować, czy będziemy go leczyć laserowo, operacyjnie, czy może wystarczy kroplami, czyli farmakologicznie. Bo wiemy, że jest bardzo dużo pacjentów leczonych kroplami. Jest wtedy jakiś odpowiedni reżim zakrapiania oka, prawda? I to musi pacjent przestrzegać tych odstępów między jednym zakropieniem, a drugim. No jest to na pewno uciążliwe, ale teoretycznie dość proste, prawda? Natomiast nie każdy pacjent kwalifikuje się niestety do takiego domowego leczenia, znaczy domowego w domu, prawda? Tak. Tak, to prawda. Bardzo często jesteśmy zmuszeni zakwalifikować pacjenta do leczenia bardziej inwazyjnego, ponieważ niektórzy pacjenci nie przestrzegają zaleceń, zapominają o tych kroplach, pomimo tego, że na każdej wizycie staramy się przypomnieć, dać rozpiskę godzinową, o której godzinie które krople należy wpuścić. Niektórzy pacjenci nie czują powagi sytuacji. Jaskra nie boli, ta choroba nie boli, a wpuszczenie kropli niestety czasami sprawia dolegliwości. Krople szczypią, krople wylatują z oka, powodują dyskomfort, uczucie ciała obcego. Tutaj różne dolegliwości związane z wpuszczeniem lekarstwa do oka mogą się pojawić, a choroba nie boli, więc po co leczyć coś, co mi nie daje objawów? I niestety takie myślenie czasem jest niezmiernie trudno zmienić, przekonać pacjenta do właściwego leczenia. I wtedy jedyną sensowną metodą jest właśnie leczenie operacyjne, które jest niezależne już tutaj od reżimu i od tego, czy pacjent słucha zaleceń, czy nie słucha. Ale czy teraz w częściej pacjenci są operowani jaskrowi niż kiedyś? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj dużo szybciej też wchodzimy w opcję terapeutyczną, jaką jest leczenie chirurgiczne, ponieważ mamy obecnie dużo metod minimalnie inwazyjnych. Chirurgia jaskry rozwinęła się w ostatnich latach obłędnie, bym powiedziała. Naprawdę niesamowicie rozwinięta część okulistyki to jest właśnie chirurgia jaskry. Wszelkie metody minimalnie inwazyjne, gdzie wchodzimy bardzo małymi narzędziami do wnętrza gałki ocznej i doprowadzamy do ułatwienia tego odpływu cieczy wodnistej, do wytworzenia nowych dróg odpływu. Jest cała masa metod i jesteśmy w stanie dostosować i dopasować metodę indywidualnie do pacjenta, do tego, jaki jest stan jego oka, jaką ma soczewkę, czy jest aktywny zawodowo, jaką ma aktywność. Tutaj mamy tak dużo metod obecnie, że w zasadzie na każdym etapie choroby jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi sensowne leczenie. Czasami pacjenci porównują się. Masz jaskrę? Masz jaskrę, tak. A co bierzesz? A to, a tamto. A ja nie, to może to lepsze by było. Czyli pani doktor, tak zrozumiałam, że jest tak dużo już do wyboru, tak, prawda, tych sposobów przyjścia z pomocą pacjentowi, że to jest, można powiedzieć, szyte na miarę leczenie. Tak, zdecydowanie szyte na miarę. I to porównywanie się, w ogóle się nie sprawdza i nic nie przynosi, żadnych korzyści. Także warto wiedzieć, że jaskra jest
podstępną chorobą. Ja pamiętam, jak kiedyś też robiliśmy taką konferencję i był zaproponowany temat. Jaskra to jest cichy złodziej wzroku. Tak. Tak, to jest bardzo, bardzo często używany slogan na kampaniach właśnie takich informujących na temat jaskry, bardzo, bardzo trafnie oceniający tę chorobę, bo rzeczywiście w sposób niezwykle podstępny dochodzi do uszkodzenia wzroku i to jest o tyle tragiczne, że ci pacjenci często rozpoznawani są w tak późnym stadium, a często w młodym wieku przy tym wszystkim, że nie jesteśmy w stanie zapewnić ich w żaden sposób, że oni utrzymają to widzenie. Bo też trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeżeli jest w jakimś sensie miażdżony ciśnieniem, ja może troszkę to tak przesadzam, ale też tak staram się to mówić obrazowo, jeżeli ciśnienie, prawda, czy jest coś takiego, co naciska i miażdży ten delikatny nerw wzrokowy, który jest tak ważny, a zbudowany z komórek nerwowych, komórki nerwowe się nie odradzają, trup nie zmartwychwstanie. Więc jeżeli zostanie zniszczony, to nie ma sposobu na przywrócenie go do funkcji życiowych. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy dbali o swój wzrok, o czym mówimy w naszych okoradach. Staramy się nie straszyć, tylko próbujemy wytłumaczyć mechanizm różnych schorzeń, których jest bardzo dużo. Mówimy zawsze, że oko to jeden z najmniejszych organów naszego organizmu, który może być największą liczbą schorzeń dotknięty. I teraz pani doktor jeszcze potwierdza, że ta jednostka chorobowa, która kiedyś była, prawda, ta uważana za jedną jednostką i tak w opinii naszej społecznej funkcjonuje jaskra. A, jestem chory, mam jaskrę. A jest to cały zespół różnych dokładnie. Tak naprawdę przyczyn i pod wspólnym jakby mianownikiem to, że niszczy, prawda, bo każda jaskra niszczy nerw wzrokowy. Pani doktor, a właśnie pani też wspomniała, ale chciałam, żeby to wybrzmiało. Czy jaskra to jest choroba starych ludzi? Absolutnie nie. Oczywiście częstość występowania jaskry rośnie wraz z wiekiem i tutaj uważa się, że około 2% osób po 40 roku życia ma jaskrę i aż 10% osób po około 80 roku życia, czyli ta częstość wzrasta z wiekiem. Niemniej jednak jest cała masa osób, która pomimo młodego wieku, wieku 20-30 lat, także ma jaskrę. I tutaj myślę, że szczególnie ważny jest wywiad rodzinny, czyli jeżeli w rodzinie rodzice, któreś z rodziców ma jaskrę, no to ryzyko zachorowania na jaskrę jest dwukrotnie wyższe. Jeżeli rodzeństwo ma jaskrę, ryzyko zachorowania jest aż czterokrotnie wyższe. W związku z czym ten wywiad rodzinny zawsze powinien skłonić pacjenta do zbadania. Czasami pacjenci mówią, ale ja nie wiem, bo kiedyś to nie badali na jaskrę. No, moja babcia nie widziała, jak była starsza. No, ale to już też nam o czymś mówi, że jakiś problem, jakaś dysfunkcja wzroku była, jeżeli całkowicie nie widział członek rodzinny gdzieś tam w przeszłości. Czyli to podejrzenie jaskry rzeczywiście też należy wysunąć u osoby, u członka rodziny, który już nie żyje. I to badanie jak najbardziej należy się pacjentowi pod kątem występowania jaskry. Pacjenci, którzy mają w rodzinie jaskrę, powinni być zbadani na pewno raz do roku. Pacjenci, osoby, które nie mają w rodzinie jaskry i są po 40 roku życia, powinny być zbadane co 2 lata po to, żeby wykluczyć, potwierdzić, wysunąć przypuszczenie jaskry. Żeby nie przeoczyć choroby, którą da się leczyć, a która niestety nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. My tu też wszędzie, w każdym naszym podcaście też mówimy, że o wzrok trzeba dbać i to nie jest tak, że zadba system ochrony zdrowia w Polsce. My sami musimy się czuć odpowiedzialnymi kierownikami własnego zdrowia. I tak jak już nauczyliśmy się, że raz przynajmniej w roku trzeba sprawdzić uzębienie, zęby, iść do dentysty, sprawdzić, czy się coś nie dzieje, to też w ramach profilaktyki to sprawdzić również wzrok. Pod różnym kątem. Mówiliśmy w poprzednich spotkaniach na temat cukrzycy szalejącej w Polsce, ale nie tylko i na świecie, ale też i związanych z nią powikłań ocznych. A więc jest wiele powodów, żeby sprawdzać.
będziemy mówić też o innych schorzeniach wzroku w kolejnych podcastach, a więc raz w roku warto wybrać się, nawet jak nic nie dolega i wydaje nam się, że no, nic się nie dzieje, nic nie boli, ale załóżmy, że choroby oczu z reguły nie bolą. Są to naprawdę wyjątkowe sytuacje, że boli oko. Także trzeba chodzić koniecznie na te wizyty sprawdzające, chociażby były one trudne do przeprowadzenia z Narodowego Funduszu. Myślę, że często w naszych wydatkach, prawda, codziennych wydajemy na rzeczy luksusowe, a zapominamy o rzeczach koniecznych, czyli zrezygnujmy z jakichś zakupów luksusowych na korzyść tak naprawdę najważniejszej rzeczy, jaką jest stan zdrowia, a oczy w szczególności. Podpisuję się pod obiema rękoma. Dziękuję pani doktor pięknie za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wspólnie chyba namówiliśmy naszych oglądających o dbanie o swój wzrok i o to nam chodziło. Pani doktor, życzę pani bardzo, bardzo dużo wspaniałych sukcesów w leczeniu jaskry i cieszymy się, że jest pani na pokładzie ludzi walczących o dobre widzenie, o każde, chociaż szczątkowe, ale widzenie. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Jeżeli podobają Ci się takie treści, przekaż ten film dalej, aby mógł trafić do jak największej liczby osób. To dla nas bardzo ważne. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.